Kto wygra mecz? Polska! Kto wygra mecz? Polska! Na czym polega spalony? Co, jak myślicie? Poważnie, na czym polega spalony? Jeżeli piłka trafi na stronę przeciwnika, ale po tej stronie już nie będzie piłkarzy, którzy mogą odebrać. Nie, teraz. Najlepsze, niezwyciężone zawsze były. Będzie 2-0 i wierzymy, że będzie dobrze, bo... Good luck! Good luck for Poland! Good luck for Poland! Nikt nam nie powie, że nie zagramy w Kijowie! Wszystkich, którzy przy okazji Euro chodzili i pięknie wyglądali w szalikach, w biało-czerwonych strojach, z flagami na samochodach, Platforma propagandowo zawłaszczyła. Patrzcie, to są nasi wyborcy, czyli po naszej stronie jest Polska, radosna, nowoczesna. Najlepszy patriotyzm, jaki można sobie wyobrazić w Europie. Sam lubię, jeżeli ludzie potrafią wesoło spędzać czas, bawić się. Natomiast jak spojrzymy głębiej i na te biało-czerwone stadiony, czy żółto-niebieskie na Ukrainie, to... Ten patriotyzm to powinno być coś więcej. Bo ten patriotyzm, na którym zależy dzisiaj rządzącym Polską, on nie ma być głęboko zaangażowany w polskie interesy. On nie ma być wierny i trwały. Tak? On nie ma być poważny, to znaczy nie wyrzuca się flagi do kosza po meczu. Ale problem polega na tym, że takiego patriotyzmu nie chciano obudzić. Tak? Bo taki patriotyzm mógłby zapytać rządzących, o ważne sprawy, tak? O naszą obecność w Unii Europejskiej, o płatności bezpośrednie, o śledztwo w sprawie tragedii smoleńskiej. To nie taki patriotyzm miał być. To miał być ten patriotyzm emocjonalnej euforii. Chwalą nas cudzoziemcy, jesteśmy śliczni, jesteśmy fajni. Stadiony, super drogi, także na naszą korzyść. Wszystko na plus. No pewnie, że tak. Ruszyło naszą gospodarkę, nie czujemy tak kryzysu, absolutnie nas było stać. W Biedronce jeszcze parę produktów jest, nie?